Po raz kolejny na katowicki rynek zawitały warsztaty tańca. Jak co tydzień przez cały sierpień prowadzone są lekcje dla wszystkich chętnych. Tym razem uczestnicy mogli zdobyć pierwsze szlify w tańcu baciata. A to jest taniec, który przyszedł do nas z Dominikany, jest bardzo popularny w tej chwili. No i tak losowo, takie bardziej popularne tańce, tak? Czyli w następnym tygodniu będzie samba, na koniec będziemy uczyli jive'a, także tak to wygląda. Poprzednim razem mieliśmy potańcówkę 2 tygodnie temu, było bardzo dużo ludzi, uczyliśmy tanga i walca wiedeńskiego, także bardzo fajnie to wyglądało, tylko było to z drugiej strony rynku. Dzisiaj jesteśmy obok Zenita, jest mnóstwo programów tanecznych w telewizji, natomiast nie każdy potrafi tańczyć w tych czasach i nie ma poczucia rytmu. Po to, żeby zapoznać się z partnerką, można po to, żeby umieć tańczyć w parze, bo mało ludzi umie tańczyć w parze. Z małżonką chodzimy już na zajęcia od jakiegoś czasu. No i zachęcali nas, żebyśmy przyszli, zapraszali, no i jesteśmy. Jest to fajne, jest to takie przełamanie lodów, bo tańczymy wśród ludzi, których nie znamy. Inne osoby się dołączają, więc myślę, że to jest takie fajna zachęta do wspólnego tańca. Raz, dwa, trzy. Podoba się ludziom, przychodzi dużo ludzi, przychodzą ludzie z naszej szkoły tańca, ale też dołączają się ludzie z ulicy. Nie trzeba przyjść w parze, można przyjść osobno, każdy może w tym uczestniczyć. Nie każdy jest też w stanie wejść z ulicy i tańczyć. Naprawdę przychodzą osoby odważne. I młodsze, i starsze, różnie. Ale większość ludzi tańczy starszych, młodzi ludzie się boją w tych czasach tańczyć w parze. Kolejne potańcówki na rynku odbędą się jeszcze w 2 ostatnie piątki miesiąca, 24 i 31 sierpnia od godziny 18 w pobliżu Centrum Informacji Turystycznej.